Witam Państwa. To jest zwiastun kanału Królewska Telewizja. Ja staram się robić tak filmy, żeby odpowiadać na Państwa pytania. Ja oczywiście też biorę udział w komentarzach i praktycznie niektóre komentarze to bym praktycznie musiał z tych komentarzy robić film. Ale chcę tutaj powiedzieć, po co jest Królewska Telewizja, ponieważ proszono mnie o taki zwiastun, a więc akurat ja go robię. No, zrobię jak zrobię. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Natomiast chodzi o to, żeby Państwo wiedzieli, że Królewska Telewizja to jest telewizja dla tych, którzy poszukują prawdy. I tutaj mam okazję powiedzieć taką jedną cechę charakterystyczną prawdy. Bo jaka jest prawda, czy tam definicja prawdy, to Państwo mniej więcej wiecie. Ale prawda ma to do siebie, że jest, ma wartość bezwzględną i nieważne, czy się komuś ona podoba, czy też nie, i nie podlega demokracji. O, to jest taka główna myśl. Co na kanale znajdziemy? Same kontrowersje. To widać nawet po komentarzach. Same kontrowersje i tylko i wyłącznie praktycznie same kontrowersje. Będzie nawet trochę turystyki. Zresztą ona jest, zresztą wyczuwacie, że ona jest. Jest to też normalne. Czasami trzeba się odprężyć i popatrzeć na wodę, jak statek płynie po szwajcarskim jeziorze. Ale i mamy z grubsza temat niebocentryzmu jako podstawowy. Ja od razu powiem Państwu, że ja go jeszcze nie skończyłem. Wiecie co? No, żelazna zasada. To jest mordercza zasada. Najciekawsze jest zawsze przed nami, jeszcze w dodatku na końcu. Jednym z takich filmów o niebocentryzmie, bo to słuchajcie, tych przemyśleń jest cała masa. Ja bym tutaj mógł czepać filmy co chwilę, ale po prostu się zastanawiam, które w danej chwili najlepiej zrobić i też chcę Państwu to przedstawić tak, żeby Państwo mieli też jakieś tutaj dowody, jakieś punkty zaczepienia do przemyśleń, bo generalnie mamy ogromną historię na kanale Królewska. Mamy niebocentryzm, mamy bombę atomową, nie? Jeszcze jej nie ma. A więc same tam lecą kontrowersje. W komentarzach też piszę kontrowersje, no i na przykład też mnie pytacie, no jakie są dowody, że Słońce zostało zrobione przez diabła. No, słuchajcie, no tutaj akurat nie będę tego Państwu mówił, ale ja taki film zrobię. To jest kwestia czasu, ja muszę tylko tam dociec pewnych rzeczy. A więc ja to też chcę zrobić Państwu, chcę Państwu przedstawić tak, żeby Państwa jakby, można powiedzieć, nakarmić prawdą. Bo wiecie co, jest taka piosenka kiedyś była znana, że i prawdą co dnia, bo to droga do życia, nie? A więc to jest bardzo ważna taka myśl. I ludzie generalnie potrzebują prawdy, jakieś potrzebują zmian. Ja na przykład dużo rozmawiam przez telefon. Ludzie generalnie potrzebują zmian, potrzebują prawdy, bo potrzebują właśnie tych zmian na lepsze. A więc starają się tutaj jakby dociec do pewnych rzeczy. Ja u Państwa oczywiście rozumiem, że Państwo jak piszecie komentarze, no to wiadomo, że ta Królewska Telewizja pewne poglądy traktuje jak potężny buldożer z 3-metrowym lemieszem, który po prostu wyrywa wszystko łącznie z fundamentami. Ale niestety nie ma innego wyjścia. To jest taki zwiastun. Ja Państwa zachęcam właśnie do przemyśleń, do analizy. Bardzo szanuję Państwa sugestie. No i to by było na tyle. Także zapraszam do oglądania. Jaka będzie oglądalność kanału? Jaka jest, jaka będzie, nie ma znaczenia. Jaka będzie, taka będzie, ale Państwo macie być z tego powodu zadowoleni. Także ja dziękuję bardzo i do następnego razu.